Czy są pytania, czy są jakieś kwestie, które byście chcieli jako inwestorzy poruszyć bezpośrednio z nami dzisiaj? Czy możemy, o widzę już tam pierwsze i są, okej, okay, dobra, czyli będzie jakiś dialog, świetnie. Ja mam pytanie o to, czy są planowane jakieś dziwne z punktu widzenia akcjonariatu Orlenu przejęcia, tak jak do tej pory się nagle zdarzało, że Orlen się stał, nie wiem, spółką prasową, kioski kupuje, tak zupełnie niezwiązane z tą działalnością, którą, o ile jeszcze rozumiem, przejęcie, nie wiem, spółek energetycznych jakichś, co mi pasuje, to tak naprawdę w którymś momencie ja miałem odczucie, że Orlen się stał spółką Skarbu Państwa, której zadaniem było ratowanie jakiegoś tam albo wizerunku, albo upadających innych spółek, które trzeba było w innych celach po prostu ratować, nie wiem, Alior przed upadkiem ruchu albo inne dziwne rzeczy. To ja może zacznę. Dziękuję za to pytanie. Aliora jeszcze nie ratowaliśmy, ale patrząc z punktu widzenia strategii, z punktu widzenia takich silników budowy wartości firmy, my widzimy trzy główne dźwignie, którymi możemy budować wartość przedsiębiorstwa. Z jednej strony to jest rozwój nowych linii biznesowych, z drugiej strony to jest rozwój geograficzny i trzecia dźwignia to są właśnie fuzje i przejęcia. I tutaj mówimy z jednej strony właśnie, jeśli mówimy o fuzjach, o dużych fuzjach typu Lotos, PGNiG czy Energia, które mają stworzyć z grupy Orlen grupę, która będzie w stanie konkurować na rynku energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej de facto, bo o tym rynku mówimy, o tym rynku się skup, na tym rynku się skupiamy, ale też ma trochę zmienić profil działania grupy. Ja może wyświetlę ten pierwszy slajd, który przygotowaliśmy. Ten slajd pokazuje, jak grupa Orlen zmieniła się w ciągu ostatnich 10 lat. 10 lat temu to była rafineria z elementami petrochemii. Teraz 1/4, 1/3 zysku operacyjnego pochodzi już z segmentu energetycznego. Zwiększają się przychody ze sprzedaży detalicznej. Teraz ja mówię, o tak, może tak będzie lepiej, jak będę mówił, tak. Obecnie 1/4 do 1/3 zysku operacyjnego to energetyka. Zwiększają się zyski ze sprzedaży detalicznej. I tutaj nie mówimy o zyskach z paliw, ale właśnie ze sprzedaży pozapaliwowej. I na przykład wprowadziliśmy usługę Orlen w paczce, Orlen Paczka, i ta usługa była możliwa dzięki temu, że przejęliśmy sieć Ruch, która wydawałoby się, może gdzieś tam z pierwszego punktu widzenia, nie była jakoś tam super atrakcyjna, ale wykorzystując synergię i wykorzystując możliwości sieci detalicznej, jaką mamy w tym momencie, rozbudowując te możliwości o dodatkowe usługi dla klientów w detalu, widzimy tutaj potencjał. Jakby taki komentarz, może trochę tutaj pokazujący, jak myślimy o synergiach. Patrząc na synergię, nie myślimy o tym, że 2 plus 2 da 4. My chcemy, żeby 2 plus 2 dało nam 5, bo 2 plus 2, jeśli jest 4, to stoimy w miejscu, a potrzebujemy się rozwijać. I dlatego mówimy o połączeniu na przykład z Lotosem czy z PGNiG-iem w kontekście budowy wartości dodatkowej ponad to, co jesteśmy w stanie wygenerować z prostego połączenia. I te synergie są, zarówno jeśli chodzi o Lotos, jak i chodzi o PGNiG. Ja może tylko dodam, że jeżeli chodzi o te kwestie przejęć i tych mniejszych spółek, o które tutaj najczęściej padają pytania, one faktycznie czasem łatwiej jest kupić takie przedsiębiorstwo i wyciągnąć z niego to, co tam uważamy za wartościowe, niż budować to od zera.
To też nie jest tak, że podobnych transakcji wcześniej nie było na innych rynkach. Przykładem może być na przykład rynek grecki, gdzie podobny do nas gracz ma nie tylko część prasy czy mediów, ale również i bank, o którym tutaj była mowa, wspomniane to zostało. Nas banki akurat nie interesują, ale jakbyśmy się wrócili trochę wstecz i jak sobie przypominam grudzień 2019 roku, kiedy wracałem z konferencji UDA w Pradze, to na lotnisku, no, ja byłem w drodze na lotnisko, ogłosiliśmy po konferencji, ogłosiliśmy przejęcie energii, wyzwanie właściwie na energię wtedy. Kiedy dojechałem na lotnisko, się okazało, że wszyscy jedziemy na to samo lotnisko z tej jednej konferencji. Są ci sami inwestorzy zarządzający funduszami i miałem podobne pytania. Były pytania dotyczące, po co wam energia? Dzisiaj już nikt tych pytań nie zadaje. Każdy wie, jak to działa w naszej strukturze 3 lata później, do czego nam to służy i dlaczego będziemy budować w tym dalej wartość. Pokazują to też wyniki kwartalne uzyskiwane z tej właśnie części działalności. Ale wtedy tylko jeden inwestor, polski inwestor, TFI, na 30 innych zakładał i powiedział, że robimy świetne przejęcie, że to jest dobra rzecz, to jest strzał w dziesiątkę. Cała reszta, 20 kilka TFI było innego zdania. Więc czasem te przejęcia mogą być niejasne na początku, ale później ta wartość się jednak pojawia. Tak? To jest ta nasza praca wewnętrzna, którą my realizujemy na co dzień, której tak nie widać. Widać te duże headlinery, czasem pewnie przesadzone, ale tam jest dużo pracy za kurtyną i faktycznie z tego synergii są, z tego wartość jest wyciągana. Dzień dobry, Jaromir Luszczewski. Jestem akcjonariuszem Orlenu, stałym już od kilku lat. Pierwsze pytanie takie techniczne dotyczące slajdu. Ten detal i ta jedynka bez funkcji korporacyjnych, co to oznacza? To oznacza, że trzeba coś tam odjąć czy dodać? Czy... Nie, tutaj po prostu zysk operacyjny jest pokazany bez kosztów centrali, bez kosztów korporacyjnych. Normalnie od tego, co tutaj jest pokazane na słupku jako suma, odejmowane są jeszcze koszty korporacyjne. Czyli tak jakby to ująć, to jakby się ten wynik... O ile by się zmniejszył te koszty funkcji korporacyjnych wynoszą obecnie 0,9 miliarda złotych? W skali roku? W skali roku to jest 0,9, mamy po drugiej stronie pozostałe spółki, więc też jakby po przejęciach, tutaj mówimy o tym, co się dzieje, gdzie jeszcze jest przestrzeń do optymalizacji tych kosztów, to dzisiaj jest 0,9 miliarda złotych w skali roku. Dziękuję. A to takie techniczne. Natomiast moje pytanie kluczowe jest takie. Zastanawiam się nad tą polityką zeroemisyjności i tam, jeżeli chodzi o emisję CO2, są 3 poziomy emisji, pierwszy, drugi i trzeci, się nazywa scope 1, 2 i 3. I teraz przemysł naftowy jest narażony właściwie jako branża, najbardziej jest narażony na te scope 3, czyli to, co emitują podmioty czy użytkownicy, czyli jak ktoś spala paliwo, to jest odpowiedzialność Orlenu. I moje pytanie jest takie, jak Orlen się na to zapatruje i w jaki sposób są uwzględnione koszty właśnie obsługi tych emisji w przyszłej strategii, czy może to mieć wpływ na, znaczący wpływ na funkcjonowanie spółki. Także to moje pytanie było. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie, to jest bardzo ważne pytanie. Może wyjaśnię na początku jakby o co chodzi z tymi zakresem 1, 2 i 3, jeśli chodzi o emisje. Według standardów międzynarodowych emisje generowane przez przedsiębiorstwa liczone są w 3 zakresach. Zakres pierwszy to są emisje właśnie wyprodukowane w wielkim skrócie, wyprodukowane przez dany zakład przemysłowy. Zakres drugi to są emisje, które są związane z zakupem między innymi nośników energetycznych wykorzystywanych, czy energii wykorzystywanych przez dane przedsiębiorstwo, a zakres trzeci to są emisje, które są generowane przez produkty wytworzone przez przedsiębiorstwa. I tak jak pan właśnie powiedział, ten zakres trzeci to w przypadku takiej firmy jak Orlen są emisje z paliw, które są sprzedawane i spalane w silnikach spalinowych samochodów naszych klientów. I tak jak łatwo się domyśleć,
Ten zakres trzeci stanowi około 80% całości emisji, o których mówimy, jeśli mówimy o emisji grupy Orlen. Przy czym, jak dwa lata temu deklarowaliśmy nasze poziomy, czy nasze dążenie do ograniczenia emisji, my to deklarowaliśmy tylko na poziomie 1,2 do 2030 roku, z założeniem, że do 2050 roku będziemy musieli osiągnąć zeroemisyjność. Ta zeroemisyjność oznacza, że de facto nasze produkty jako takie, czyli paliwa przede wszystkim, będą musiały być zastąpione innym rodzajem napędów. I o takiej perspektywie my już myślimy. To nie jest tak, jakby, że nie myślimy, przy czym też zdajemy sobie sprawę, na jakich rynkach funkcjonujemy, w jakich gospodarkach działamy. I widzimy, że na przykład przejście z paliw spalinowych na elektromobilność w Europie Środkowo-Wschodniej będzie odbywać się zdecydowanie później niż w Europie Zachodniej. Elektromobilność w Niemczech przyspiesza, u nas jeszcze nie. Jeśli chodzi o na przykład o paliwa wodorowe, też widzimy tą perspektywę, ale jeśli mówimy o wodorze w transporcie, to też jest perspektywa powiedzmy 2030+. Jak patrzymy strategicznie na rozwój zakładów, które mamy obecnie, to patrzymy przede wszystkim na rozwój petrochemii, bo petrochemia pozwala na przekierowanie strumieni produktów, to znaczy strumieni ropy przerabianej na rafineriach nie w paliwa, a właśnie w produkty petrochemiczne. Poliolefiny, czy polietylen, polipropylen, czy generalnie to, co można wykorzystać do produkcji plastików. I też patrzymy na technologie, które pozwalają na wykorzystywanie albo składowanie dwutlenku węgla, tak żeby nawet jeśli te CO2 w perspektywie 2050 będziemy produkować, to żebyśmy mieli możliwość wyłapywania i wykorzystywania lub składowania dwutlenku węgla, tak żeby netto te emisje były jak najniższe. I to co warto jeszcze tutaj zauważyć, to, że jakby ta polityka zeroemisyjności i te dość mocno zaostrzające się wyzwania polityki klimatycznej powodują, że coraz więcej rafinerii w Europie jest zamykanych. W Europie zaczynają funkcjonować jedynie te rafinerie, które są najbardziej efektywne, w najlepszy sposób, czy najbardziej efektywnie przerabiają ropę naftową, są zintegrowane na przykład z petrochemią. I według naszych szacunków, według analiz, które robiliśmy w zeszłym roku, rafineria w Płocku powinna być jedną z ostatnich, która będzie zamykana w Europie. To nie jest tak, że rafinerie jakby w tej gospodarce będą żyć wiecznie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rafinerie się będą zamykać. Przy czym Płocka według naszych analiz powinna ekonomicznie funkcjonować do około 2055 roku. To jest jeszcze jedna ważna kwestia, której Pan dotknął, bo tu mówimy o takim długim terminie dla w ogóle sektora oil and gas i sektora tutaj w tym wypadku naszego, czyli downstreamowego, refinerów, którzy przerabiają ropę na paliwa. W przypadku tego, co już powiedział Karol, zamykania rafinerii, które są słabsze kosztowo, mniej efektywne kosztowo, nie oznacza to, że te wyżej efektywne kosztowo nie uciekną przed tym trendem w długim terminie. Tak? To jest tak, że faktycznie nas też to będzie dotyczyło i każdego innego gracza. I to, na co my stawiamy, to jest zmiana tej technologii, dążenie do technologii, gdzie no bo nie wszystkie rafinerie znikną, one będą potrzebne z prostej przyczyny. One przerabiają ropę w kierunku również petrochemicznym. Biorąc pod uwagę szacunki dotyczące wzrostu ludności, zapotrzebowania na materiały i raczej nieprędkiej takiej zmiany struktury konsumpcji tych materiałów przez społeczeństwo globalnie, to rynek petrochemiczny jest rozpatrywany jako jeden z bardziej perspektywicznych na najbliższe dekady.
to, na czym my się będziemy skupiać, to jest przejście z technologii crude to fuels to petchem na crude to petchem. Czyli mówimy o takim wyłączeniu jednego z łańcuchów w dłuższym terminie, którym są paliwa kopalne dzisiaj używane. To będzie zastępowane bardzo często paliwami syntetycznymi, biopaliwami, biododatkami, technologiami wyłapywania wodoru, spalania również prawdopodobnie, to są wczesne dzisiaj technologie, ale spalania odpadów, które pozwalają na uzyskanie syngazu, łapania CO2, produkcji wodoru i uzyskania materiałów neutralnych środowiskowo, również mocy w recyklingu na potrzeby uzyskania recyklatów na wsady do instalacji petrochemicznych. Więc ten pomysł jest duży, to capex ochłonny, to też widać w naszej strategii, ale jednak jakby z naszej perspektywy nieodwracalny. I oczywiście dzisiaj mamy pewnego rodzaju zakłócenia na rynku, które wywołały, czy spowodowały, że otoczenie makroekonomiczne, zwłaszcza dla rafinerii w tym regionie, tutaj europejskim regionie, jest fantastyczne, tak, to trzeba powiedzieć. Dzisiaj jest fantastyczne makro dla rafinerii, ale to jest efekt raczej krótkotrwały z naszej perspektywy i no, wyjątkowy, ponieważ nałożyło się na to wiele różnych czynników. To nie jest efekt tylko wojny, on wygenerował bardzo duży pik na sam koniec, ale to jest efekt wielu miesięcy z poprzedniego roku nakładania się efektów i właściwie lat w zakresie tej polityki klimatycznej, o której mówił Karol. Tutaj przy tym skopie trzecim, który pan poruszył, jest jeszcze jedna kwestia, że on dzisiaj jest ciężko policzalny. To jest cały czas jeszcze ten moment, kiedy rynek nie ma jednego standardu liczenia, regulacje nie są jasne, nie są wypracowane, więc wszyscy jesteśmy trochę w takim momencie, kiedy się zastanawiamy i mamy tylko nadzieję, że te rozwiązania będą podejmowane czy realizowane w porozumieniu z biznesem, bo de facto bez biznesu, bez materiałów, bez petrochemii transformacja energetyczna się właściwie nie zadzieje. To jest jakby takie samo, niestety, ale napędzające się koło dzisiaj. To tylko jeszcze jedno zdanie dosłownie. Pokazuje naszą wizję strategiczną i to, co Marek powiedział, jeśli chodzi o nasze inwestycje. Największą część inwestycji przewidzianych w strategii do 2030 roku przewidujemy właśnie na energetykę odnawialną, energetykę gazową oraz petrochemię. To są trzy obszary, w których chcemy najwięcej inwestować. Oczywiście nie zapominając o tym, co obecnie przynosi wartość, czyli rafineria czy sprzedaż detaliczna paliw i nie zapominając o tych nowych technologiach przyszłości, które będą dla nas istotne, powiedzmy w kolejnej dekadzie, ale petrochemia i energetyka to są obszary, które teraz są dla nas najważniejsze. To może już nie będę powtarzał. Dziękuję za odpowiedź, to przekonująca odpowiedź. I tutaj rozumiem, że na tym slajdzie to jest udział w puli inwestycyjnej, ale o jakich pieniądzach rozmawiamy? Całość CAPEX-u na 10 lat to jest 140 miliardów złotych, czyli jeśli mówimy o tej belce strategiczny rozwój, to mówimy o około 70 miliardów. Jeśli mówimy o tych inwestycjach w przyszłość, to jest około 10 miliardów złotych, może trochę więcej w tym momencie. Jak deklarowaliśmy ostatnio na sam wodór, zamierzamy wydać około 7 miliardów złotych w perspektywie 2030. No i zostaje jakieś 50-60 miliardów na biznesy, które do tej pory generowały, czy do tej pory przynoszą nam wartość, przede wszystkim rafineria. Rafinerie są zakładami kapeksochłonnymi, to są duże instalacje przemysłowe, które wymagają nakładów, żeby je utrzymać. Te nakłady utrzymaniowe no, rosną wraz z wykorzystaniem tych rafinerii, a że teraz jedziemy, mówiąc tak kolokwialnie, na 100% utylizacji, to tutaj też możemy się spodziewać pewnych nie wiem, czy rosnących, ale znaczących nakładów. I tutaj jeszcze jeden disclaimer, bo to jest strategia, która była opublikowana już jakiś czas temu, na lata 2020-2030. Będziemy aktualizować w tym roku. Tak jest, więc ona uwzględniała w swoich założeniach przejęcie Lotosu, nie uwzględniała jeszcze przejęcia PGNiG-u.
więc zakładamy, że po naszych procesach M&A-owych ona ulegnie aktualizacji. Jakby ten krótkoterminowy trend, ta zmiana istotna w marżach i w makro nie zmienia istotnie logiki całej układanki, ale istotnie zmienia na pewno kwestię tego, gdzie pojawiają się cashflowy, dodatkowe cashflowy, które będzie można przekierować w te kluczowe inwestycje zielone. Dziękuję bardzo i zostawię tutaj miejsce na mamy chyba innych, czas, ale mam jeszcze jedno pytanie, taka inspiracja. To który z producentów jest takim bardzo porządnym konkurentem efektywnym oprócz Orlenu? Bo rozumiem, Orlen jest na ostatni, jeżeli chodzi o zamknięcie ewentualne. Oznacza to, że jest bardzo efektywny kosztowo. A jacy jeszcze producenci są dobrzy? Jak oceniacie to? Jeżeli mówimy o rynku rafineryjnym, to na pewno dzisiaj mówimy o Lotosie. Lotos ma bardzo dobrą rafinerię, to tego nigdy nie ukrywaliśmy. Jedyne wyzwanie, czy takie trudne wyzwanie Lotosu jest takie, że to jest tylko rafineria. I to jest największe wyzwanie, które stoi przed tą spółką. Z pozostałych graczy, jak popatrzymy sobie na majorów, na BP, Shella i ich obecność tutaj w Europie, oni się wycofują i dzisiejsza sytuacja, która ma miejsce, czyli ten nadzwyczajne makro, nie sprawiło, że nagle rafinerie, które były do sprzedaży, znikły. Nie, one dalej są do kupienia. To też nie jest tak, że są chętni na te rafinerie, nie ma chętnych, ponieważ brakuje finansowania na tego typu inwestycje. Czyli mówimy o takiej sytuacji, gdzie dzisiaj, mając dobre aktywa, będziemy prawdopodobnie mogli z nich jeszcze chwilę zarabiać pieniądze, ale czeka nas wszystkich de facto zmiana. Tak? I jeżeli jesteśmy na tyle duzi, elastyczni, zdywersyfikowani w naszych dochodach, w naszych segmentach biznesowych, żeby przeprowadzić tą transformację, tą zmianę, niezależnie od tego, jaki kierunek obierzemy, bo to mogą być różne kierunki. Są spółki, które zupełnie wyszły z segmentu downstream już dawno temu i zaczęły budowę swoich kompetencji stricte w OZE, ale nie mają tej części petrochemicznej na przykład. W naszym wypadku takim najbardziej strategicznym chyba graczem, który ma ten sam problem, czyli nie może zrezygnować z ropy, bo wie, że ta aktywa nie będzie w stanie zastąpić tych swoich dzisiejszych aktywów, swojej działalności i swojego obecnego rynku produkcją zielonej energii z wiatraków i z paneli fotowoltaicznych, jest między innymi właśnie Saudi Aramco, największy gracz w tym regionie, basenu Morza Śródziemnego w regionie Bliskiego Wschodu, gdzie jeżeli popatrzymy na ich działalność, na ich strukturę, oni de facto są zmuszeni do tego, żeby na strukturze, na aktywach, które posiadają, na zasobach ropy generować wartość w przyszłości, pomimo tego, że będziemy odchodzić wszyscy globalnie prawdopodobnie od tych źródeł kopalnych. Ale to jest transformacja, długotrwała transformacja, mają czas i dzisiaj z perspektywy technologii, która jest popracowana i posiadana, to Saudi Aramco i SABIC i w ramie takiej R&D posiadają najlepsze dzisiaj technologie w zakresie crude to petchem, czyli największy poziom utylizacji bezpośrednio z ropy naftowej na materiały, na produkcję petrochemiczną. Mamy czas na jeszcze jedno pytanie? Tak. Właśnie, bo to wyszło tak dwa pytania. Zaczęliśmy z poślizgiem, więc byśmy chcieli dać. Może ostatnie pytanie. Jeśli nie zmieścimy, to zapraszamy potem do kuluarów. Będziemy dla Państwa... Postaram się krótko dwa pytania. Jedno odnośnie zakupu pakietu Polska Press. Jak wychodzi ten segment rynku odnośnie zysków i strat? A drugie pytanie, jaki jest udział Orlenu w wojnie na Ukrainie, czy się angażuje, jakie są tego koszty? Ja może zacznę od Trybiego. Jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to pewnie tak jak Państwo się mogą domyślać, niespecjalnie dużo możemy powiedzieć. To co widać, to na pewno to, że Polska jest jednym z dwóch, właściwie trzech krajów NATO, które sąsiadują z Ukrainą i jak najbardziej tutaj Orlen jako firma jest w stanie rynek ukraiński obsłużyć i dostarczyć jakąś tam część paliw na ten rynek. Te eksporty odbywały się przed wojną zarówno z Polski, jak i z Litwy, więc w tym momencie też się mogą odbywać z Polski. Jeśli tutaj pan się opyta o koszty,
nie widzę specjalnie kosztów, jakby to są normalnie transakcje rynkowe odbywające się na zasadach rynkowych, więc nie można tu specjalnie mówić o kosztach. Możemy mówić o jakichś tam dostosowaniach w logistyce, ale to są nieznaczące wielkości. Tak, ale żeby nie przekłamać też obrazu, tutaj cała rzesza naszej działalności, tutaj naszej fundacji chociażby, która zarówno była bardzo aktywna w czasie, kiedy mieliśmy pandemię, Orlen wspierał lokalne środowisko lokalne, ten swój najbliższy region, czyli głównie mówimy o Polsce, tam gdzie mamy aktywność największą handlową, mówimy o Czechach, mówimy też o Litwie, to były różnego rodzaju doraźne działania i one były podane w koszcie. Dzisiaj jesteśmy wciąż przed wynikami, które mogłyby uwzględniać, tylko żeby go wyklaryfikować. Tam na pewno jest dużo jest działalności charytatywnej, dużo jest też takiej działalności po prostu ludzkiej pomiędzy naszymi wolontariuszami, której w koszcie się nie odnajdzie, ale ona jest. A wracając jakby do tego pierwszego pytania dotyczącego Polski Press, ono padło tutaj, takie pierwsze pytanie było, pana pewnie jeszcze nie było, ale to jest też szersze grono, to nawiążę. Jeżeli chodzi o Polska Press jest takim aktywem, które zostało nabyte na konkretne cele związane z rozwojem naszego detalu i tego, co w detalu w ogóle mamy za pomysł na rozwój detalu. Bo jeśli popatrzymy na detal, to wcześniej nie padło, ale jeśli popatrzymy na detal nasz, to my w zasadzie mamy bardzo ciasno w Polsce. My nie jesteśmy w stanie już dzisiaj rozwijać się za specjalnie organicznie ze sprzedażą paliw i sprzedażą poprzez stacje paliw, ale mamy bardzo dobre rozwiązania pozapaliwowe, całą sieć pozapaliwową, więc oprócz tej Polski Press dochodzi jeszcze zakup ruchu, który też się w to dobrze wpisuje. I takich technologii, które można by tam było pewnie wymienić, a które obserwujemy, które poszukujemy, które przeglądamy dzisiaj aktywnie, czy Nano Fulfillment Centers, czy Dark Story, Quick Story, czy rozwiązania w zakresie tutaj automatów paczkowych, z których już dzisiaj nasi klienci korzystają. Rozwój tych punktów dostawczych, cały e-commerce, który w naszej ocenie będzie do tego potrzebny. Postawienie baz, pozyskanie klientów w takiej ilości, w takiej skali, która odpowiada zasięgom dzisiaj Polski Press, robienie tego organicznie, po pierwsze zajęłoby nam bardzo dużo czasu, nieefektywne, a dwa, nie mielibyśmy w ogóle gwarancji, że się uda. Więc nabycie takiej Polski Press się wpisuje. Oczywiście nie cała działalność Polski Press pewnie nas interesuje, chociażby właśnie ta działalność wydawnicza, ale aktywa, które tam są zgromadzone, jak najbardziej tak. Tutaj analogicznie, wcześniej było to powiedziane, to nie jest nic nowego. Jeżeli popatrzymy na inne koncerny, są przykłady w Europie, gdzie koncerny paliwowe posiadają tego typu aktywa i bardzo dobrze je utylizują w swojej grupie i wyciągają z tego konkretne synergie. Już chyba nie ma więcej pytań, a jak będą, to na pewno panowie odpowiedzą na przykład na jakiejś przerwie albo... Więc tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za pytania.